Aleksandra Mikołajczyk, witam i zapraszam na szczegółową prognozę pogody na jutro. Polska znajdzie się w rozległym klinie wyżowym, a to oznacza, że na przeważającym obszarze kraju niedziela zapowiada się pogodnie i słonecznie. Wyjątkiem, ale tylko do południa, będą południowo-wschodnie krańce Polski, gdzie będzie się nieco mocniej chmurzyć i od czasu do czasu popada słaby, przelotny deszcz. W ciągu dnia termometry pokażą od 24 do 27 stopni. Nieco chłodniej będzie tylko w pasie Przedgórza i nad samym morzem, tam od 21 do 23 kresek. No to spójrzmy teraz na Dolny Śląsk. Noc zapowiada się pogodnie, bez opadów i całkiem ciepło, od 11 stopni w Kłodzku i Bieleniej Górze do 13 w Legnicy i we Wrocławiu. I od rana idealna pogoda na plażowanie, bardzo dużo słońca, deszczu brak i po południu temperatura od 21 stopni w Kłodzku do 26 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie będzie powoli spadać, w południe wyniesie 1007 hektopaskali, wiatr północno-zachodni słaby, biometr oczywiście korzystny i warunki drogowe również bez zarzutu. To tyle o pogodzie na jutro, miłego wieczoru i do zobaczenia.